No wiem, wiem. Witam Was jeszcze raz w takim razie. Miejmy nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze, bo doszły do mnie te wiadomości, że coś brzęczało i nie było mnie słychać. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze i że mnie widzicie i słyszycie już poprawnie, bez żadnych zgrzytów, moi drodzy. W związku z tym próbuję jeszcze raz. Nasze pogaduchy do poduchy, odcinek pierwszy. Będzie to takie spotkanie, które będzie miało na celu poznanie się nawzajem, a także, dzięki Haniu, poznanie się nawzajem, ale także to nie będą tylko takie, wiecie, czcze gadaniny i picie wody, tylko będzie też jakiś przekaz tego naszego dzisiejszego spotkania. Dla osób, które mnie nie znają, przedstawiam się bardzo szybko, mam na imię Magda, prowadzę w Anglii gabinet, gdzie pracuję z dziećmi głównie, pod kątem fizjoterapii, zaburzeń rozwoju, integracji sensorycznej, logopedycznie również i nie ukrywam, że ASD, a także zespoły genetyczne to jest to, co lubię najbardziej i z tymi dzieciakami głównie pracuję, więc zakres naszych spotkań to będą tematy dotyczące właśnie dzieci z autyzmem, zespołami genetycznymi, a także zaburzeniami integracji sensorycznej. Nasze spotkania to będą takie spotkania zarówno skierowane głównie do terapeutów, ale także i dla rodziców. Mam nadzieję, że każdy coś z tych naszych spotkań wyciągnie, że będziecie mieli i miały czas na te nasze pogaduchy. Jeszcze raz tylko dla przypomnienia, będziemy się spotykać o godzinie 19 w niedzielę co dwa tygodnie. I co każde spotkanie, inny temat, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I moi drodzy, nie przedłużając już absolutnie dłużej, bo i tak mamy minimalne opóźnienie, przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu pogaduch, a mianowicie dzisiaj powiemy sobie, moi drodzy, o tym, jaki powinien być dobry terapeuta. Ktoś powie, ale nuda. Moi drodzy, uważam, że temat niezwykle istotny i bardzo, bardzo ważny, szczególnie w kontekście bardzo młodych terapeutów, którzy dopiero rozpoczynają pracę i tych terapeutów, którzy mają lata doświadczenia, choćby tyle co ja, albo jeszcze więcej, bo my starzy terapeuci, czyli ci, którzy są już zmęczeni życiem i wszelkimi możliwymi przypadkami, po prostu popadają w rutynę i zapominają o bardzo ważnych aspektach naszej pracy. I dlatego dzisiaj, z punktu widzenia Magdy Kosiń, chciałabym Wam powiedzieć, co dla mnie jako terapeuty, ale z drugiej strony też z punktu widzenia rodzica jest ważne, w tym, aby dobrze i prawidłowo zbudować nasze relacje, czyli droga terapeuta-rodzic, rodzic-terapeuta, co da nam gwarancję tego, że nasza współpraca, a jednocześnie efektywność i tym samym pomoc samemu dziecku będzie po prostu optymalna i będzie to, co jest jak najbardziej właściwe. Także zapraszam Was do dyskusji, piszcie, co myślicie o tym, co dla Was przygotowałam. Ja postaram się czytać jakby na bieżąco to, co piszecie i odpowiadać też, jakby były jakieś wątpliwości albo jakieś zarzuty czy pytania, bo pamiętajcie, że te spotkania to jest nasze pogaduchy, czyli nie tylko ja do Was gadam, ale Wy do mnie również możecie, tak? Także liczę na Wasze wpisy, na Wasze uwagi, na Wasze pytania, na Wasze sugestie również, bo tak jak mówię, rozmawiamy ze sobą, a nie słuchacie tego, co ja mam Wam do powiedzenia. Moi drodzy, w kodeksie takim etycznym terapeuty, terapeuty, psychoterapeuty brzmią takie słowa, które powinny być myślą przewodnią każdego terapeuty. Warto się z nimi zapoznać. W momencie, kiedy składamy taką przysięgę etyki zawodowej, wypowiada się między innymi te słowa, że naczelną wartością dla terapeuty jest dobro drugiego człowieka. I tak naprawdę to jest sedno wszystkiego, czym powinien kierować się terapeuta. Dalej w tym takim kodeksie jest napisane, że celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich. Ta sentencja to jest wszystko to, czym powinien kierować się terapeuta. Niestety młodzi terapeuci na początku swojej drogi zawodowej boją się, nie są pewni własnych umiejętności, nie są pewni tego, czy podołają, natomiast ci starzy wyjadacze, tacy jak ja,
troszeczkę, popadamy w rutynę i często zapominamy o tym naczelnym zdaniu, które jest właśnie w tym kodeksie, a więc naczelną wartością terapeuty jest dobro drugiego człowieka. Moi drodzy, to powinno przyświecać, to zdanie, każdemu terapeucie. Bez względu na to, czy jesteśmy logopedami, fizjoterapeutami, pedagogami specjalnymi, czy zwykłymi nauczycielami, ktoś by powiedział, bo ty jesteś tylko nauczyciel, ale nawet nauczyciel wychowania przedszkolnego. To są też ludzie, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność, moi drodzy. I ja ciągle powtarzam, że nauczyciele wychowania przedszkolnego są strasznie lekceważeni, a tak naprawdę to oni wprowadzają nasze dzieciaki w taką dorosłość szkolną, taką dojrzałość emocjonalną, która potem jest wykorzystywana w nauce szkolnej, a są strasznie lekceważeni i wyśmiewani, nie wiadomo dlaczego, mimo że to właśnie na nich spoczywa takie piętno wprowadzenia tego dzieciaka i oderwania pępowiny tak naprawdę. I do nich również kieruję swoje słowa. Moi drodzy, ja Was bardzo szanuję i wiem, że wykonujecie kawał bardzo trudnej, ale bardzo, bardzo odpowiedzialnej roboty tak naprawdę. Dlatego witam wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli, pedagogów, logopedów i innych terapeutów właśnie na dzisiejszym spotkaniu, moi drodzy. To dla Was jest to moje dzisiaj spotkanie. Kochani, kiedyś mój nauczyciel w liceum świętej pamięci, profesor Wekka, powiedziała mi, że mówi, Magda, każdy może skończyć studia, tylko nie każdy powinien je robić. I ja troszeczkę zmodyfikowałam tą jej wypowiedź, pisząc na slajdzie, każdy może być terapeutą, ale nie każdy powinien nim być. Moi drodzy, to są słowa, które zawsze sobie powtarzam w głowie. Dlatego, że dobrze wszyscy wiemy, że studia dzisiaj może skończyć każdy. Każdy może iść na wyższą uczelnię, wybrać sobie zawód, jaki sobie wymarzył, czy wymyślił, czy akurat na takie studia się dostał. Tylko, że moi drodzy, nie każdy ma predyspozycję do tego, aby być terapeutą. Z różnych względów. Takie cechy osobowościowe, o których sobie powiemy, mogą na starcie skreślić człowieka jako terapeutę, ale także taka odporność psychiczna, która powinna towarzyszyć każdemu terapeucie, jest czasami zbyt słaba u niektórych z nas i zwyczajnie sprawi, że wypalimy się zawodowo bardzo szybko albo zaczniemy podchodzić do naszej roboty bardzo mechanicznie i to też będzie bardzo niekorzystne z punktu widzenia, moi drodzy, dziecka, z którym będziemy po prostu pracować. Moi drodzy, kontynuując jakby tą myśl, należy sobie ciągle powtarzać i przypominać to, że wartością nadrzędną naszej pracy jest drugi człowiek, jest ten cel, który sobie wyznaczamy do konkretnego dziecka, tak? Jest to cel, który zawsze powinien jakby zaświecać taką czerwoną lampkę i mówić, moim celem jest to, aby pomóc w życiu, ulepszyć życie mojego pacjenta, poprawić jego funkcjonowanie. To jest nasza myśl przewodnia. Oczywiście, że inne wartości będziemy sobie wyznaczać, czy inne cele w stosunku do dziecka, które ma wady wymowy, inne do dziecka, które ma jakieś dysfunkcje sprzężone, inne w stosunku do dziecka z zespołem Downa, czy ze spektrum autyzmu. Wiadomo, że każdy z tych dzieci funkcjonuje inaczej, każdy z nich ma inne problemy. Niemniej jednak do każdego z nich jakby kierujemy się czymś innym, tym, aby przystosować i pomóc im w lepszym funkcjonowaniu codziennym, tak? Bo z czym innym boryka się dziecko z wadą wymowy, jeżeli jest to starsze dziecko już w szkole takiej, powiedzmy, w wyższej klasie szkoły podstawowej, gdzie dzieci mogą dostrzegać problemy artykulacyjne tego konkretnego dziecka, więc może być narażone na przykład na drwinę, na wytykanie palcami, na ośmieszanie, bo mówi nieładnie, mówi brzydko, albo dzieci będą go przedrzeźniać, tak? I to jest inny problem. Natomiast w przypadku dziecka z autyzmem będzie to z kolei inny problem, dlatego że tego dziecka największym kłopotem jest to, że ono nie funkcjonuje w społeczeństwie, tak? Ono funkcjonuje w tym świecie, które sobie jakby dostosowuje się do świata tego neurotypowego, często w bardzo trudny sposób. Więc inne jakby rzeczy i inne cele wyznaczamy sobie w kontekście konkretnego naszego dziecka. Pamiętajmy też o tym, że niesienie pomocy, czyli właśnie kształtowanie, ten cel w stosunku do danego dziecka, my nabieramy jakieś wiadomości na studiach, niemniej jednak samo to niesienie pomocy
To nie jest to, co uczą nas na studiach. Tego się nie da wyuczyć, tego się nie da jakby zakodować w głowie. To trzeba po prostu posiadać w sobie, w swoim serduchu i w swojej głowie, moi drodzy. Studia jak najbardziej. Dają nam podstawę teoretyczną, ale niestety dają nam bardzo mało podstaw praktycznych. I oczywiście ile nas tu jest, każda z nas kończyła gdziekolwiek indziej studia, w innej miejscowości, na innej uczelni. Pewnie znajdą się wśród nas osoby, które będą miały jakieś wątpliwości co do poziomu nauczania na swojej uczelni. Będą takie osoby, które są zachwycone tym, co wyniosły ze studiów. I właśnie do tego zmierzam, że ukończenie studiów to niewystarczające jakby podstawa do tego, żeby zostać dobrym, powtarzam, dobrym terapeutą. Bo oczywiście pisząc pracę, kończąc jakiś etap swojej edukacji wyższej, mamy predyspozycję, stajemy się terapeutami, stajemy się specjalistami w jakimś zakresie i rzeczywiście taką pracę prowadzić możemy. Niemniej jednak to ciągle za mało. Ta wiedza teoretyczna, którą zdobywamy na studiach, to tylko pierwszy kroczek do tego, by stać się terapeutą. Problemy pojawiają się wówczas, kiedy pojawia nam się w gabinecie trudne dziecko albo dziecko z takim deficytem, z którym nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. I praca terapeutyczna, moi drodzy, to jest strasznie kręta droga, gdzie niby wydaje nam się, że już wychodzimy na prostą, dochodzimy do mety, a tu nagle się pojawia 15 nowych zakrętów i 15 rozdroży i nie wiadomo, w którą stronę iść. Właśnie dlatego terapeuta to nie tylko osoba kończąca konkretne studia, to osoba z pewnymi predyspozycjami, o których właśnie dziś głównie chciałabym Wam powiedzieć. Te cechy charakteru, którymi powinien odznaczać się dobry terapeuta, czyli terapeuta, któremu zależy nie na kasie, przepraszam za określenie, i na tym, żeby rozkręcić swój gabinet i przyjmować masowo wszystkich chętnych, bo będzie zarabiał, tylko osoba, która, moi drodzy, da serducho w tej robocie. I pamiętajmy o tym, że każdy z nas musi zarabiać pieniądze, bo każdy z nas chce mieć się w co ubrać, chce mieć czas na to, żeby pojechać na wakacje, żeby zapewnić dobry byt swoim dzieciom, żeby mieć jakiś start, nie wiem, młodzi terapeuci kupić sobie mieszkanie i tak dalej. Tylko pamiętajmy o tym, że nie tylko praca terapeuty pozwoli nam zarabiać, bo są inne prace, inne jakieś wyzwania zawodowe, na których równie dobrze można zarobić, albo można zarobić, bo nie uważam, żeby praca terapeuty, czy nauczyciela, czy jakiegoś takiego właśnie specjalisty, na którym ciąży ogromna odpowiedzialność, zbierali nie wiadomo jakie kokosy finansowe. Ale różnie to bywa, tak? I życzę Wam, aby te kokosy finansowe były naprawdę jak największe. Niemniej jednak zmierzam do tego, że jeżeli ktoś wybiera studia terapeutyczne, jakiekolwiek, po to, że zamierza zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze, to jest zły wybór. Należy wybrać inny kierunek studiów. Po prostu. Pamiętajmy, że od terapeuty wymaga się bardzo dużej odpowiedzialności i dojrzałości. Sam terapeuta powinien od siebie tego wymagać, ale rodzice dziecka będą od nas tego wymagać. Będą wymagać kreatywności i cierpliwości, a także takiego obiektywnego podejścia do dziecka, które trafia do gabinetu, do swojej pracy i wreszcie zaangażowania w ciężką naprawdę pracę, która nie zawsze jest wdzięczna, bądźmy szczerzy. Moi drodzy, terapeuta tą swoją siłą charakteru daje taką siłę działania swojemu pacjentowi. I nieważne, czy pracujemy z osobami dorosłymi, czy pracujemy z niemowlętami, czy pracujemy z dzieciakami i bez względu na to, z jakimi deficytami się spotykamy. Naszym celem jest poprawienie ich jakości życia. A to uzyskujemy poprzez wiedzę teoretyczną oczywiście, ale poprzez, moi drodzy, to, jaki mamy temperament i charakter, w jaki sposób jesteśmy w stanie komunikować się zarówno z pacjentem, jak i z jego najbliższym otoczeniem, ale także z tym, jakie mamy doświadczenie. Im większe jest to nasze doświadczenie, tym lepiej, tym jesteśmy bardziej plastyczni i tym lepiej zaczynamy doszukiwać się przyczyn, co da nam znowu odzwierciedlenie w pracy z samym naszym dzieckiem. Więc jaki powinien być ten terapeuta? Dzisiaj sobie to właśnie ustalimy. Moi drodzy, przede wszystkim dobry terapeuta i powtarzam jeszcze raz, mam tutaj na myśli wszystkich terapeutów.
ludzi, którzy mają kontakt z drugim człowiekiem, czy to są nauczyciele, czy to są pedagodzy na wszelkich szczeblach edukacyjnych, czy osoby mające prywatne gabinety, muszą mieć rozwinięte zdolności interpersonalne. To nie może być osoba zamknięta w sobie albo skupiona tylko i wyłącznie na sobie. To musi być osoba bardzo, bardzo wrażliwa, otwarta i empatyczna. Tak najszybciej w skrócie mówiąc o człowieku, który pracuje z dzieciakiem albo z osobą dorosłą. Musimy być otwarci i życzliwi, czyli moi drodzy, nie zamykamy się tylko na dany deficyt dziecka, tylko musimy wczuć się troszeczkę w rolę tego rodzica, który przychodzi do nas z dzieckiem. Musimy postarać się zrozumieć tego rodzica, że boryka się z problemami. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jeżeli przyjdzie do Was rodzic, są to szczególnie młodzi rodzice, którzy na przykład mają pierwsze dziecko i widzą, że dziecko ma deficyt. I w momencie, kiedy trafiają do Was, czy to do gabinetu, czy to w placówce, gdzie pracujecie, i uda Wam się wzbudzić zaufanie w tym rodzicu, to ten rodzic poczuje, jakby złapał Pana Boga za plecy, za nogi, przepraszam. Chodzi o to, że rodzic wtedy zacznie Wam bezgranicznie ufać i jakby dojdzie do wniosku, że wreszcie może wyjść na prostą z własnym dzieckiem. Bo o ile my, jako terapeuci, pracujemy z dzieckiem pół godziny, 15 minut, jeżeli to jest przedszkole, bo różnie to bywa, wiecie o tym doskonale, więc my mamy do czynienia z tym dzieckiem ileś tam minut, czy choćby godzinę raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie. Natomiast ten rodzic z tym dzieckiem przebywa cały czas i my musimy postawić się troszeczkę w roli tego rodzica. Nie być tacy ostentacyjni, mówiący, masz robić to, to, to i to, będzie dobrze. Musimy mieć taką zdolność komunikacyjną do tego, aby potrafić słuchać, co rodzic do nas mówi, z czym ma największy problem. Musimy potrafić wytłumaczyć, na czym polega problem jego dziecka, na czym powinna polegać terapia. Musimy być w stanie wytłumaczyć rodzicowi, że bez Twojej pomocy, droga mamo, drogi tato, ja sam jako terapeuta nie jestem w stanie pomóc Twojemu dziecku. Musimy działać razem, grać do jednej bramki. Bez takiej współpracy nie osiągniemy celu. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby Twoje dziecko rozwijało się lepiej, żeby osiągało jakieś sukcesy, robiło progres, choćby małymi kroczkami, ale zawsze do przodu, musisz mi w tym pomóc, musisz uczestniczyć w całym procesie terapeutycznym. Ja Cię pokieruję, ale główne zadanie do wykonania masz Ty, dlatego że to Ty najdłużej przebywasz ze swoim dzieckiem, ale to trzeba umieć przekazać rodzicowi i taką cechę trzeba po prostu posiadać. Pamiętajmy też o tym, że w momencie, kiedy odgrodzimy się od rodzica biurkiem i będziemy tworzyć już taką sztuczną barierę, będziemy mówić, ja jestem terapeuta, wiem wszystko, a Ty mnie słuchaj, to na starcie, moi drodzy, jesteśmy już skreśleni, bo tworzymy barierę już między mną a rodzicem, co sprawi, że rodzic niechętnie będzie chciał się z nami dzielić swoimi problemami. A musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy mamy dziecko z dysfunkcją w domu, tak, czyli jesteśmy rodzicem tego dziecka, to tak jak dziecko potrzebuje oddziaływań terapeutycznych, to ten rodzic też potrzebuje wsparcia, dlatego że diagnoza, z którą rodzic się spotyka, jest dla niego takim ciężarem praktycznie nie do udźwignięcia. Oczywiście są różni rodzice, różnie się układa ta nasza współpraca, niemniej jednak sama diagnoza dla takiego rodzica, szczególnie jeżeli jest to dziecko właśnie ze spektrum, dziecko z jakimiś deficytami sprzężonymi, tudzież genetycznymi, to jest naprawdę bardzo trudny problem dla całej rodziny, dla rodzeństwa tego dziecka i naszym zadaniem jest nie tylko oddziaływanie na to dziecko, które trafi do nas do gabinetu, ale także wsparcie dla tej rodziny. Musimy uważnie słuchać. Słuchać tego, co rodzice do nas mówią. Oni muszą poczuć, że my się interesujemy ich życiem, że my chcemy im pomóc, że wchodzimy w te ich problemy, staramy się je zrozumieć i staramy się pomóc rozwiązać te problemy. Pamiętajmy też o tym, że to nie chodzi też o to, żeby rodzic dyktował nam prawa, że ja chcę, bo ja mieszkam w Norwegii, więc chcę, żeby terapia była prowadzona w języku norweskim. To my jako specjaliści wiemy, jak ma przebiegać ta terapia.
to my wiemy, jakie deficyty będzie ma dziecko i jak z nimi trzeba pracować. W związku z tym to my wyznaczamy pewne punkty, według których będziemy się poruszać. I rodzicowi się albo to podoba, albo zmienia terapeutę. Nie może być, moi drodzy, też tak, że rodzic, który nie ma żadnych podstaw teoretycznych, bo są tacy rodzice, którzy w ogóle nie mają bladego pojęcia, na czym polega schorzenie ich dziecka, próbują narzucić drogę terapeutyczną. Więc zawsze złoty środek trzeba zachować, nigdy nie popadamy w ekstremy, czyli nie stajemy się Bogiem w danej terapii, ale też nie kierujemy się wszystkim tym, co mówi do nas mama czy tata. Zawsze kierujemy się naszym rozumem, naszą wiedzą i naszym doświadczeniem, ale współpraca to jest to, co będzie najlepsze na tej naszej drodze. Moi drodzy, rozwiązywanie konfliktów to właśnie są konflikty na drodze rodzic-dziecko, dziecko-rodzeństwo. To jest też wpływ, gdzie my jako terapeuci możemy pomóc właśnie tej starszej siostrze czy starszemu bratu zrozumieć też, na czym polega deficyt ich rodzeństwa i pomóc im wspierać tak naprawdę to chore dziecko, czy dziecko z deficytami w tej drodze terapeutycznej jakby. I bardzo często też wykorzystujemy pomoc rodzeństwa w pracy terapeutycznej w domu. I powtarzam jeszcze raz, nie tylko samo dziecko w gabinecie jest dla nas istotne, ale także jego najbliższe otoczenie, moi drodzy. I właśnie kolejna rzecz, praca zespołowa. Osoba, która nie potrafi pracować w zespole, nie jest w stanie być terapeutą. Pamiętajcie, że bez współpracy z nauczycielami, z innymi terapeutami, bo jeżeli ja pracuję pod kątem logopedycznym z dzieckiem, to potrzebuję też informacji ze szkoły. Jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia integracji sensorycznej, to z takim terapeutą też powinienem umieć współpracować. Być może pracuję w placówce, gdzie jest wielu terapeutów i pracujemy wspólnie z jednym dzieckiem, więc taka współpraca jest bardzo, bardzo ważna, bo tak jak mówię, gra do jednej bramki przyniesie sukces. Natomiast jeżeli każdy terapeuta będzie robił swoje, nie słuchając sugestii drugiego terapeuty, niestety się pogubimy. Tak naprawdę będzie cierpiało dziecko. Nie może być też tak, że będziemy się ustawiać w hierarchii tej terapeutycznej na najwyższym poziomie, bo ja wiem więcej od Ciebie. Słuchajmy się nawzajem, bo czasami jest tak, że koleżanka obok dostrzeże coś, czego Ty nie zauważyłeś albo pominąłeś. I ona zasugeruje, wiesz co, Magda, a zwróciłaś uwagę na to, że coś tam i nie ma być tak, że weź, ja wiem co robię, nie wtrącaj się. To nie ta droga. Tylko wtedy, wiesz co, nie zwróciłem na to uwagi, masz rację, spróbuję to zaobserwować. Na tym polega ta współpraca. Moi drodzy, umiejętność radzenia sobie z przeszkodami i konfliktami, to jest właśnie to, o czym mówię. Jeżeli rodzice powiedzą tak, ja płacę i żądam, to oczywiście nie jesteście w stanie od nich wyegzekwować tego, że będą z dzieckiem pracować. Nie jesteście w stanie zmusić rodzica do pracy, ale musicie wierzyć w to, że wasza praca idzie w dobrym kierunku i robicie wszystko, co w waszej mocy, aby wesprzeć to konkretne dziecko, które jest u was w gabinecie. Nie macie wpływu na to, co dzieje się w domu. Nie macie wpływu na podejście rodzica. Wy możecie próbować i należy to robić, aby zachęcić rodzica do współpracy, ale nie macie na to jakiejś wielkiej siły czy kija, za przeproszeniem, który sprawi, że rodzic nagle się otrząśnie i będzie chciał z dzieckiem pracować. Więc wy robicie swoje, próbujecie nawiązać kontakt i relacje z rodzicami, ale jeżeli ich się nie da nawiązać, to niestety jakby nie płaczemy z tego powodu, tylko robimy po prostu swoje. Kochani, rozdzielanie obowiązków. Tu chodzi o to, że budowanie relacji ja i rodzic jest bardzo ważne, bo mówię, szanowni Państwo, Wy zaczynacie prowadzić w domu dzienniczek wydarzeń, który będzie nam pomagał w budowaniu relacji w gabinecie, ale potem również takiej typowej pracy terapeutycznej. Tłumaczymy, na czym to polega. Albo, szanowni Państwo, wprowadzamy AAC, ponieważ w inny sposób nie jesteśmy w stanie komunikować się z Krzysiem. Uczymy, pomagamy tworzyć taką książkę do komunikacji, uczymy dziecko, rodziców korzystania z takiej formy komunikacji i tłumaczymy, moi drodzy, dlaczego jest to takie ważne. Bo oczywiście za chwilę u niejednego z rodziców usłyszycie, ale ja nie chcę korzystać z obrazków, bo ja chcę, żeby moje dziecko mówiło. Wtedy
tłumaczymy, dlaczego jest to ważne, dlaczego ta komunikacja jest istotna u tego dziecka. I oczywiście mówimy, że to nie znaczy, że jak ktoś korzysta z obrazków, to na 100% już nie będzie mówił, tak? Bo my wiemy, że książka do komunikacji może być startem, a może doprowadzić do tego, że dziecku rozwiąże się język. Pewnie, że jest tak, że niektóre dzieci do końca swojego życia będą korzystały z takiej książki czy takiej formy do komunikacji, ale to jest kwestia właśnie przekazania informacji we właściwy sposób, moi drodzy rodzicom. I mówimy, proszę wykonać to i to w domu i zachęcamy i tłumaczymy, w jakim celu ma być to zrobione. Musimy jako terapeuci być empatyczni, czyli rozumieć i starać się zrozumieć postępowanie rodziców. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie może być tak, że przychodzi rodzic, opowiada o swoich problemach, bo ja sobie, proszę pani, nie radzę, bo ja nie mogę z nim wyjść do sklepu, bo rozwala wszystko z półek, bo kładzie mi się na podłodze, bo ludzie się na mnie patrzą, bo stojąc na przystanku słyszę, że jakbym mu strzelił przez tyłek, to by był lepszy. Moi drodzy, musimy się postawić w takich sytuacjach, musimy pomóc rodzicowi w zrozumieniu ich dziecka, w zrozumieniu problemów tego dziecka, ale jednocześnie musimy rozumieć też to, jak frustrujące bywają zachowania dzieci dla rodziców. I oni sobie też tego nie radzą. I musimy właśnie okazać takie współczucie, współodczuwanie tych emocji, które tkwią właśnie w rodzicu. Budowanie relacji z drugim człowiekiem, tu mam na myśli zarówno dziecko, jak i jego rodziców, jest bardzo ważne. Moi drodzy, my jako rodzice, my jako terapeuci musimy być takimi przyjacielami, zarówno rodzica, jak i tego dziecka, takimi przewodnikami tych ludzi, którzy błądzą we mgle, a my jesteśmy ich takim światełkiem w tunelu. Kiedyś usłyszałam od mamy jednego z moich dzieciaczków, że pani Magdo, pani to takie moje światełko, taka iskiereczka, która pokazała mi, że w tej ciemności jest jednak jakaś droga. I to jest cudowne, moi drodzy, że rodzice doceniają to, co robimy, ale oczywiście tu nie chodzi o to, żeby oni nas chwalili, przynosili nam prezenty, wypisywali SMS-y z cudownymi podziękowaniami. To jest oczywiście ważne, bo nas jako terapeutów dowartościuje. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy widzieli, że dziecko zaczyna lepiej funkcjonować, że widzimy postępy, że widzimy, że nasza praca ma sens, a ten sens przekłada się w funkcjonowaniu właśnie naszych podopiecznych. Więc zawsze miejmy z przodu głowy, jestem światłem tego dziecka, jestem jego drogowskazem, jestem jego przyjacielem, bo to, co powtarzam, jak rodzic poczuje więź z wami, to tak jakby złapał Pana Boga właśnie za nogi i nie odpuści już Was, będzie liczył na wskazówki, moi drodzy. Pamiętajmy też o tym, że ważna jest akceptacja naszego dziecka i to nie przez pryzmat jego deficytów. A dobra, mam autystę, to robię to, to, to i to. Mam zespół Downa, dobra, to tu pracuję nad tym, nad tym, nad tym. Traktujmy te dzieci jako dzieci, samo w sobie, że dziecko, które trafia do mnie do gabinetu, jest po prostu dzieckiem, cudownym, fantastycznym, taką białą kartką, na której dopiero zapisuję nowy przepis na życie dla niego. Tak traktujmy te dzieci, a nie przez pryzmat ich deficytów. Budujmy zaufanie między nami a rodzicem. Słuchajcie, statystyki pokazują, że pierwsze 50 sekund spotkania terapeuta-rodzic buduje się zaufanie. Jeżeli przez te 50 sekund nie wzbudzimy zaufania w rodzicu, będzie trudno nawiązać dobre relacje, a co za tym idzie, współpracę z rodzicem. A więc, moi drodzy, na starcie musimy się bardzo nagimnastykować, żeby ten rodzic nam zaufał i zawierzył temu, że to, co robimy, ma sens i zmierza w dobrą stronę. I moi drodzy, ważną cechą terapeuty jest cierpliwość. Ktoś powie, no przecież jestem cierpliwy. Kochani, cierpliwość to nie taka cierpliwość, jakbyśmy przeczytali definicji cierpliwości. Cierpliwy terapeuta to taki, który nigdy nie wątpi w to, co robi. A tak naprawdę można to powiedzieć w taki sposób, że on czeka na sukces. Jeżeli po miesiącu nie ma efektu, brnie dalej albo modyfikuje swoje działania, ulepsza, zmienia coś. Natomiast nie poddaje się. Ma ciągle nadzieję na to, że dziecko i tak pójdzie do przodu. Choćby to były maleniuńkie kroczki do przodu, ale zawsze to jest cierpliwy. Dąży, poprawia, szuka,
udoskonala swoją pracę i cierpliwie czeka na efekty. Ma zawsze nadzieję na to, że będzie lepiej. Moi drodzy, ważną cechą kolejną, którą ja w ostatnim czasie analizuję, że wielu terapeutom brakuje tej cechy, a mianowicie pokory. Pokory do tego, kim jesteśmy. A mianowicie chodzi tutaj, moi drodzy, o to, że jak ktoś kończy studia, ma napisane MGR, logopeda, MGR, fizjoterapeuta, to myśli, że skradł wszystkie rozumy, jest po prostu panem i władcą w swoim gabinecie czy w placówce i myśli, że już wie wszystko. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Pokora to jest pokora do własnych umiejętności, do swojej wiedzy. Moi drodzy, nigdy nie dość dokształcania się, doskonalenia się, słuchania uwag, korygowania swoich własnych błędów i przede wszystkim dostrzeganie ich. Moi drodzy, konstruktywna krytyka własnej osoby jest absolutnie na miejscu. Warto jest zastanowić się nad tym, czy to, co robię, to jest to, co powinnam robić i czy zmierzam w dobrym kierunku. Taka pokora do swoich niedostatków, zarówno wiedzowych, doświadczeniowych, to, moi drodzy, najlepsze, co może nam się przytrafić, bo to pomoże nam w tym, aby się udoskonalać, aby analizować ewentualne błędy, które popełniamy, aby szukać nowych rozwiązań, aby starać się kombinować coś innego, bo może inna droga będzie lepsza. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora. Nie stawiajmy się nad kogoś, bo jesteśmy w czymś lepsi, bo im więcej wiemy, tym lepsze korzyści dla naszego dziecka. Bądźmy pokorni do własnych umiejętności, do własnej wiedzy i do własnego doświadczenia. To, że ktoś pracuje lat 18, tyle co na przykład ja, są terapeuci, którzy pracują dużo dłużej w zawodzie i ja nigdy nie powiem, że wiem wszystko, bo ja wiem ciągle za mało. I to, że czasami prowadzę jakieś szkolenie, to nie dlatego, że uważam się za mądrzejszą od Was, tylko ma to na celu dzielenie się moim doświadczeniem z Wami. Tylko po to, aby pomagać jeszcze większej ilości dzieciaków. To jest dla mnie priorytet. Pamiętajmy, że troska i obdarzenie takim ciepłem naszych pacjentów, zarówno dzieci, jak i rodziców, jest bardzo, bardzo istotne, tak? Czyli nie podchodzimy do dzieciaka mechanicznie i dobra, mam dla Ciebie 10 zadań, robimy i do domu, tylko dostosowujmy się do aktualnego funkcjonowania dziecka, aktualnego jego samopoczucia, bo być może nasz autyś, który właśnie dzisiaj przyszedł do gabinetu, choć zawsze pięknie pracował, był grzeczny, nie był agresywny, dziś zmienił się o 360 stopni. Czujmy się w jego nową jakby aurę, która go dzisiaj otacza, bo być może nie spał dobrze w nocy, bo być może coś się wydarzyło, bo być może źle się czuje. Miejmy to na uwadze, zawsze troszczmy się i obdarzajmy ciepłem tego naszego dzieciaka, nawet jeżeli dzień terapeutyczny musimy zmienić o 180 stopni, nie zrobimy tego, co sobie zaplanowaliśmy, to nie ma znaczenia, najważniejsze jest i tak dziecko. Szacunek i uwaga pacjentowi, to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy pacjent, rodzic i to dziecko poczują, że są w centrum naszej uwagi, że interesujemy się nim tu i teraz, ono zacznie podążać za nami. Na początku to my jakby wchodzimy buciorami w tą jego otoczkę, staramy się zrozumieć to nasze dziecko. Z czasem to dziecko właśnie jak zobaczy, że jest w punkcie naszego zainteresowania, ono zacznie na nas reagować. Tutaj głównie mówię teraz o dzieciach z ASD. Moi drodzy, budowanie tak zwanego przymierza terapeutycznego, czyli terapeuta rodzi dziecko, to jest to, co wyznacza całą dalszą naszą pracę z dzieckiem, bo to jest wspólny cel, czyli poprawienie funkcjonowania dziecka, czyli współpraca. Jeżeli i rodzic, i my jako terapeuci będziemy mieć wspólny cel, którym jest poprawienie jakości życia dziecka, to jest ogromny sukces nasz terapeutyczny. Tyle, że my musimy wytłumaczyć rodzicowi, czego od niego żądamy, jakie mamy oczekiwania i musimy też słuchać, jakie oczekiwania ma rodzic. Oczywiście, jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to je tłumaczymy, dlaczego nie, dlaczego coś innego musimy zrobić, ale zawsze tłumaczmy, nie zostawiajmy pytań rodziców bez odpowiedzi, dlatego że oni zaczną wątpić w nas jako terapeutów. Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Moi drodzy, pewność siebie, pewność terapeuty nie pycha, nie, że jestem najmądrzejszy i wiem wszystko,
Tylko pewność siebie, to jest co innego, moi drodzy, jest bardzo istotna. Tu chodzi o to, że terapeuta, który pracuje z dzieckiem, nieważne znów z jakim deficytem, czy z jakimi trudnościami, on musi wiedzieć, co chce z tym dzieckiem zrobić. On musi być pewny tego, jaką terapię zastosować, jakie kroki terapeutyczne powinny być postawione na początku, aby ta terapia przyniosła sukces. My musimy również przekonać rodzica do tego, że my wiemy, co robimy. My wiemy, z jakich metod mamy korzystać, my wiemy, jak zaplanować terapię. Rodzic musi to poczuć, a on poczuje tylko wtedy, jak my pewni, z pełnym przekonaniem powiemy im, na czym ta praca będzie polegać. Następnie umiejętności dopasowania się do każdego pacjenta indywidualnie. To, co Wam powiedziałam, mamy dziecko z ASD, mamy tych dzieci w gabinecie na przykład w ciągu dnia 5, ale to, że te dzieci mają tą diagnozę, taką samą przecież brzmiącą, autyzm dziecięcy, tak? To każde z nich funkcjonuje inaczej, zupełnie ma inne deficyty, mimo że niby mają problemy, które są opisane w triadzie zachowań autystycznych, tak? Ale mamy piątkę dzieci i z każdym z tych dzieci musimy pracować indywidualnie. O to tutaj chodzi, bo każde z nich mimo wszystko inaczej funkcjonuje i ma zupełnie inne problemy. Musimy stworzyć, moi drodzy, takie poczucie bezpieczeństwa tym naszym dzieciom. I to nie o to chodzi, że nie wiem, nie palimy ogniska w gabinecie, żeby się dziecko nie oparzyło, czy nie kładziemy noży na stole, żeby się nie skaleczyło. To nie o takie bezpieczeństwo chodzi, bo to jest oczywiste. Tu chodzi o bezpieczeństwo przez wyznaczanie reguł i ich egzekwowanie, czyli plan gabinetu, program gabinetu, taki regulamin gabinetu, który rodzic na pierwszym spotkaniu dostaje i ma się z nim zapoznać. I albo akceptuje, albo nie. Jak nie akceptuje, no to musi zmienić terapeutę. Po to podpisujemy RODO, po to podpisujemy różne zgody rodziców, że rodzic akceptuje to, co my od nich wymagamy. I to bezpieczeństwo dziecka to jest przekazanie mu reguł, jakie u mnie obowiązują i ich egzekwowanie. Prosta reguła. U Maci w gabinecie chodzi się na boso, czyli nie nosi się butów, można mieć skarpetki, ale nieważne, czy to jest fizjoterapia, czy pracujemy nad wadą postawy, czy mamy zajęcia z logopedii, czy SI, pracujemy bez bucików, jesteśmy na boso. Czy to się rodzicowi podoba, czy nie, czy dziecku się to podoba, czy nie, ja to egzekwuję, zdejmuję buty i koniec. Oczywiście wiadomo, że znów indywidualne podejście do dziecka, bo jeżeli mamy dzieciaka z mega nadwrażliwością dotykową w obrębie stóp, no to nad tym pracuję i zmierzam do zdjęcia tych butów, tak? Więc indywidualność, ale również właśnie egzekwowanie, wyznaczanie reguł i ich egzekwowanie, bo reguły są po to, żeby je egzekwować. I pamiętajmy o tym, że nawet dziecko neurotypowe, ono, żeby móc się rozwijać prawidłowo, żeby zdobywać kolejne wyzwania w swoim życiu, musi mieć reguły, bo tylko wtedy czuje się bezpiecznie, tylko wtedy ma szansę na rozwój. A dzieci z deficytami tych reguł potrzebują 50 razy bardziej i 50 razy bardziej potrzebują ich egzekwowania, bo tylko w ten sposób uczą się norm społecznych. Moi drodzy, charyzma. Charyzma chodzi tutaj o to, aby terapeuta traktował swoją pracę nie jako źródło dochodu, bo oczywiście, że to jest źródło dochodu, ale głównie jako misję. Tylko dzięki temu nie popadniemy w rutynę, nie popadniemy w taką paranoję napędzania 50 pacjentów, 100 pacjentów, kasa, 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 kasa. Ja przepraszam, że ciągle o tym mówię, ale ostatnimi czasy coraz więcej takich rzeczy się po prostu pojawia. Terapeuta musi w swojej pracy kierować się charyzmą, tak? Czyli wiedzieć, że ma coś więcej do osiągnięcia w swojej pracy, nie tylko takie dobra materialne. Pozytywna energia, pogoda ducha, entuzjazm i dowcip, to musi nam towarzyszyć, a nie przychodzę. O matko, dzisiaj Jasiek znowu będzie się dar. O matko, Zośka znowu mi rozsypie gabinet. No z takim podejściem, kochani, to naprawdę koniecznie trzeba zmienić zawód. Najlepiej na taki, w którym nie ma się kontaktu z drugim człowiekiem. Mówię Wam, im wcześniej, tym lepiej dojdziecie do takiego wniosku, jeżeli takie rzeczy Wam się po prostu zdarzają. Pewnie, że każdemu z nas zdarzy się gorszy dzień, bo jesteśmy tylko ludźmi, bo też mamy swoje życie, bo też mamy swoje problemy, ale to nie znaczy, że moi drodzy, musimy te nasze negatywne emocje, wrogość, jakąś złość, którą w sobie kumulujemy, przekazywać na naszych rodziców czy na nasze dzieci. To jest taka właśnie zdolność terapeuty oddzielenia tej pracy terapeutycznej
od swojego życia prywatnego czy własnych niedoskonałości, bo każdy z nas je po prostu ma, każdy ma gorszy dzień, każdy ma taką chwilę zwątpienia i to jest absolutnie naturalne. Jeżeli takich rzeczy nie ma, no to też trzeba zacząć się bać. Kochani, dokształcamy się. Naszą pracę zawsze opieramy, moi drodzy, na sprawdzonej wiedzy klinicznej, na sprawdzonych wiadomościach. Nie wolno nam eksperymentować na pacjentach, tak? Zawsze, jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, nie polecajmy tego, nie stosujmy tego. Dokształcajmy się cały czas. Nieważne, czy jesteśmy w zawodzie lat 20, czy dopiero miesiąc, nieustannie zdobywajmy nową wiedzę, poszerzajmy horyzonty, czytajmy dużo, czytajmy ze zrozumieniem, moi drodzy, bo tego nam brakuje. Ciągle śledzimy tylko jakieś fora, a czytamy za mało książek, w których naprawdę jest bardzo, bardzo dużo wartości. I to jest tak naprawdę, moi drodzy, ten slajd, to jest to, co ja traktuję jako, moi drodzy, złote zasady, moje złote zasady. I oczywiście ja nie mówię, że wy macie też je stosować, ale tak jak powiedziałam, dzisiejsze szkolenie jest okiem Magdy Kosiń i dlatego ten slajd jest dla mnie bardzo ważny, żeby nie powiedzieć najważniejszy. Odporność psychiczna, moi drodzy, odporność psychiczna to jest ta cecha, która pozwala nam na znalezienie tego złotego środka, na zachowanie tego dystansu i oddzielenie tego życia zawodowego od spraw domowych, spraw takiego życia prywatnego. Moi drodzy, często zdarza się tak, szczególnie tym młodym terapeutom na starcie, którzy całe serce chcą oddać swoim dzieciakom. Oni strasznie przeżywają te przypadki tych dzieci, albo matka pije, albo tam ten dzieciak to jest w ogóle z takiej dysfunkcyjnej rodziny, albo tutaj ojciec zostawił mamę, tak? I wszystkie te problemy, które się pojawiają u danego dziecka, ten młody terapeuta najczęściej przenosi na swoje życie prywatne, tak? I zamiast ze swoim mężem, czy partnerem, czy dzieckiem porozmawiać o tym, słuchaj, jaki był wynik dzisiaj w tenisa, kto wygrał, Dzioku czy kto inny, tak? I mówię z mojego punktu widzenia, bo kocham tenis. Czy co, jakieś inne rozmowy, wiesz, a może przejedziemy się na rowerach? Rozmowa toczy się w obrębie Zosi, Kasi, Krzysia, Jasia i przeżywanie, jak im pomóc? Pewnie, że trzeba im pomóc. Ale na litość boską, odpocznijmy psychicznie od problemów naszych podopiecznych. Bądźmy empatyczni, bo nie mylmy tego, bądźmy empatyczni, ale toczmy też własne życie. My musimy się też zrelaksować, my musimy też odpocząć od problemów naszych podopiecznych. Nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata. Jeżeli jesteśmy w stanie na przykład pokierować, powiedzieć na przykład, wie pani co, może warto by było skorzystać z porady na przykład psychologa czy psychoterapeuty. Dajmy adres, skontaktujmy i na tym koniec. Nie wchodźmy w jakby buciorami w obowiązki innych terapeutów, tak? Róbmy swoje i nie przenośmy tych problemów na życie prywatne, bo w końcu nasz partner powie tak, ty jesteś nienormalna, ty się lecz, albo zmień zawód. Więc żeby uniknąć takich sytuacji, po prostu musimy się tego nauczyć, ale jednocześnie też nie popadamy w paranoję mechanicznego wykonywania naszego zawodu, to o czym już wcześniej Wam powiedziałam. Bądźmy uczciwi, moi drodzy, i to nie chodzi o to, że wydajmy resztę za zajęcia, tylko nie dajmy rodzicowi takich obietnic bez pokrycia. Czyli nie jesteśmy w stanie, moi drodzy, wyznaczyć końca terapii i powiedzieć, wie pani co, jak będziemy robić to, to, to i to, książka do komunikacji, tu będzie pani przychodzić do mnie 3 razy w tygodniu, oprócz tego proszę iść jeszcze tu i tu i tu, to ja tak myślę, że dziś mamy wrzesień, to tak w czerwcu Krzysiek będzie mówił całymi zdaniami. Moi drodzy, my nie jesteśmy w stanie tego określić. Nikt, jak tutaj jesteśmy, nie jest w stanie przewidzieć, kiedy zakończy się terapia. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie postępy dziecko będzie robiło, szczególnie te dzieci ze sprzężonymi deficytami, czy dziecko z ASD, bo to jest indywidualna sprawa każdego dziecka. Nie róbmy płonnych nadziei rodzicowi, dlatego, że on to zapamięta i on będzie tego egzekwował od Was. I potem powie, proszę Pani, ale powiedziała Pani, że w czerwcu on będzie mówił, mamy sierpień, a on nadal krzyczy. Więc dla własnego dobra nigdy tak nie róbcie. Nie wyznaczajcie konkretnych terminów, że wtedy i wtedy będzie tak i tak, bo podkopiecie pod sobą dołek, po prostu. Następnie, moi drodzy, zawsze skupiamy się i koncentrujemy na dziecku, w naszym, które jest w gabinecie. Ja ostatnimi czasy dostałam taką informację od dwóch mam tak naprawdę, że
terapeuta, który pracuje z ich dzieckiem, a przyniosło tą wiadomość dziecko, zamiast zajmować się dzieckiem w gabinecie, bo rodzice są nieobecni na terapii, odbiera telefon, wysyła SMS-y, sprawdza maile. Moi drodzy, to nie czas. To nie czas w trakcie sesji z dzieckiem, żeby takie rzeczy robić. W momencie, kiedy mamy dziecko w sali czy w gabinecie, to ono jest dla nas najważniejsze. To nim się wtedy zajmujemy. To dla niego poświęcamy czas, tak? Żeby takich głupot, nie przyszły wam takie głupoty po prostu do głowy. Następnie samokontrola i dojrzałość. To, co powiedziałam, zawsze róbmy sobie taką superwizję własną. Możemy nagrywać sesję. Jeżeli mamy wątpliwości co do czegoś, poprośmy koleżankę, której ufamy, która ma podobne wykształcenie. Niech zerknie na takie nagranie, oczywiście jeżeli mamy zgodę rodzica, żeby nagrywać dziecko. Że może wam coś zasugeruje, może wam coś podpowie. Warto z tego korzystać, przynajmniej na początku swojej drogi. I moi drodzy, złota zasada. Nie diagnozuję dzieci w rodzinie i dzieci u najbliższych znajomych. Z tej prostej przyczyny, że jak moja siostra powie, obejrzałabyś Kubę, bo coś mi się nie podoba, to mówię, nie, sorry, nie ma takiej opcji, ale wiesz co, możesz zapisać się do Kasi, ona też się świetnie na tym zna i niech ona ci powie, o co chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jak powiem, wiesz co, ale twoje dziecko to ma zespół Aspergera i on potrzebuje pomocy, bo pojawiają się takie, takie i takie deficyty, to ona powie, ty jesteś nienormalna, szukasz dziury w całym. I co? I tracę kontakt z siostrą albo ze swoją najlepszą przyjaciółką, bo powiedziałam, że jej dziecko ma deficyty, bo ty masz skrzywienie zawodowe i u wszystkich widzisz problemy. Więc jak powiem, wiesz co, ja cię skontaktuję z Kasią, niech Kasia go obejrzy. Krysia się na mnie pogniewa na miesiąc, dwa, ale jak Kasia jej powie, wie pani co, pani syn ma taki i taki problem, to ona się do mnie odezwie i będzie, wrócimy do normalnych relacji. Ale jak ja bym jej powiedziała, że twój syn jest chory, ma deficyty albo takie i takie problemy, to będzie miała do mnie o to pretensje. Dlatego po prostu tego nie robię. Bo nawet jak koleżanka się na mnie pogniewa, to za chwilę, za jakiś czas zrozumie i, moi drodzy, wróci po prostu do mnie. Między terapeutą a dzieckiem musi zaiskrzyć. Kochani, bez takiej relacji, bez zawiązki przyjaźni, nic z tego nie będzie. Bo jeżeli będziemy ostentacyjnie pokazywać dziecku, że ja tu rządzę, to dziecko będzie się buntowało. I pamiętajmy, nawet te dzieci, które są nisko funkcjonujące, nawet dzieci nisko funkcjonujące z ASD, one też poczują, że coś nie halo jest w relacji mojej z tobą. I może nie tyle, że złośliwie, ale one będą manifestować w postaci trudnych zachowań w gabinecie, że mnie się tu nie podoba. Ja cię wcale nie lubię, nawet jeżeli nie werbalizują. Dlatego 51 sekund to jest to, kiedy budujemy nasze zaufanie. I o tym, moi drodzy, po prostu pamiętajcie, że te 50 sekund jest naprawdę bardzo ważne. W przypadku dziecka z ASD oczywiście na początku, moi drodzy, nie siadanie na siłę przy stoliku, podążanie za dzieckiem, żeby je po prostu lepiej poznać. Następnie bardzo ważne takie trzy zdania, które napisałam na tym slajdzie. Nie bój się przyznać do niemocy, nie bój się prosić o pomoc i masz prawo czegoś nie wiedzieć. Moi drodzy, to nie jest tak, że my wiemy wszystko o wszystkich schorzeniach, o wszystkich deficytach, bo zawsze znajdzie się takie dziecko w naszej pracy, które będzie zagwozdką. Albo trafi się dziecko z takim deficytem, którego my po prostu nie lubimy. I moi drodzy, nie bójmy się przyznać do tego, że czegoś nie wiemy. I tu jest taki kruczek jakby całego tego wyzwania. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w stanie, jesteśmy tacy pokorni względem siebie i jesteśmy w stanie przyznać się do tego, że czegoś nie wiemy, to bardzo dobrze. To wtedy dajemy szansę dziecku na rozwój, bo wtedy mówimy rodzicowi, proszę pani, nie czuję się na siłach, nie mam wystarczająco doświadczenia czy wiedzy, by móc pracować z dzieckiem, które się jąka. Nie czuję się w tym temacie, nie jestem w stanie dziecku optymalnie pomóc, ale znam kogoś, kto specjalizuje się w takiej wadzie i na pewno będzie państwu w stanie lepiej pomóc. Nie bójmy się takich rzeczy robić. No chyba, że zależy nam na kasie, znowu. Więc pewnie będziemy ciągnąć temat po omacku trochę i robić tylko krzywdę dziecku. Więc nie bójmy się takich rzeczy. Ja też tak robię, moi drodzy. Jak trafia do mnie dziecko z szczeplenieniem,
po prostu je odsyłam. Nie dlatego, że nie wiem, jak z tym pracować, tylko dlatego, że nie lubię tej wady wymowy. Źle mi się z nią pracuje i generalnie mam ogromny problem z tym tematem. W związku z tym zawsze kieruję rodzica do innego terapeuty. I to, co powiedziałam, nie bójmy się prosić o pomoc innego kolegi, który zna jakby tematykę. Jeżeli nagrywamy dziecko, bo mamy na to zgodę, puśćmy koledze czy koleżance fragment tego nagrania, które zrobiliśmy i powiedzmy, co tu jeszcze widzisz? Pomóż mi, bo nie mogę, mam ciągle z tym problem. Co ja źle robię? Może coś znajdziesz. I być może na trzeźwo, jakby na świeżo, koleżanka nam coś zasugeruje, czego my jakby nie dostrzegamy. Warto to robić. I pamiętajmy o tym, nie wstydźmy się tego powiedzieć głośno albo przyznać przed samym sobą, kurczę, naprawdę tego nie wiem, muszę doczytać, muszę iść na jakieś szkolenie, może ktoś coś więcej mi podpowie. To jest droga do sukcesu terapeutycznego, co przełoży się oczywiście jak najbardziej na funkcjonowanie naszych dzieciaków. I kochani, cudowny cytat, nigdy nie trać cierpliwości, to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi. Właśnie ta cierpliwość, czyli ta nadzieja na to, że moje działania, może modyfikowane, może zmieniane, może długotrwałe, może bardzo długotrwałe, doprowadzą do tego, że otworzę drzwi, że pokażę nową drogę mojemu dziecku, z którym właśnie pracuję. Cierpliwość to klucz, który otwiera drzwi. Czyli ta moja nadzieja na to, że się po prostu uda. Moi drodzy, tyle miałam dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że coś Wam się tam przejaśniło, coś tam zobaczyłyście, coś więcej zrozumiałyście. Może niektóre z Was odkryją w sobie nowy potencjał. W związku z tym to takie spotkanie na dzień dobry, na dzisiaj. Tak mniej więcej będą wyglądały te nasze spotkania. Oczywiście jak macie teraz do mnie jakieś pytania, to ja z przyjemnością się do nich ustosunkuję. Przechodzę teraz na Facebook i patrzę, co tutaj do mnie piszecie. Czy macie do mnie jakieś pytania? Tak, kochani, i to jest właśnie cudowne, że jeżeli ktoś ma pasję i pracuje z pasją, to właśnie nigdy nie będzie do swojej pracy podchodził mechanicznie. Nigdy nie będzie swoją pracą zmęczony. I o to właśnie w tym zawodzie chodzi. I tak jak mówię, nieważne, czy pracujemy z dziećmi, czy z osobami dorosłymi, nieważne, czy pracujemy w szkole, czy w prywatnym gabinecie, właśnie o to chodzi, aby... Pamiętajcie, że nasza praca ma być też dla nas przyjemnością, nie ma być karą iścia do gabinetu i zrobienie znowu 10 uczniów, 10 godzin w gabinecie, zmęczeni. To nie o to właśnie w tej naszej pracy chodzi. Nasza praca to charyzma, nasza praca to pasja i tego Wam właśnie, moi kochani, życzę. Pasji i zaangażowania, empatii w stosunku do nie tylko dzieci, ale ich rodziców. I moi drodzy, ja też się od Was uczę, też się uczę nieustannie i ciągle. Może oczywiście uczęszczam też na szkolenia, ale nawet w kontaktach, w luźnych rozmowach z terapeutami też się dużo od Was uczę. I pamiętajcie, że to nie tylko chodzi o to, że ktoś ma dobre cechy i uczy nas tych dobrych cech czy dobrego postępowania. Także te osoby, które, moi drodzy, źle postępują, które właśnie popełniają masę błędów, też nas uczą właśnie tego, żeby tak nie robić. I moi drodzy, na zakończenie, cieszę się, że było nas tutaj kilka osób, że znalazłyście chwilkę czasu, żeby się ze mną spotkać. Moi drodzy, refleksja do poduchy zostawiam dla Was oczywiście i zapraszam Was na za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, moi drodzy, powiemy sobie o błędach, jakie popełniamy my jako terapeuci, ale także o błędach, jakie popełniają rodzice względem dzieciaków z deficytami. Natomiast kolejne tematy będą oscylować w tematyce autyzmu. Ale to po kolei i na bieżąco będę Was informować, co i jak się oczywiście zadzieje. Pozdrawiam Was bardzo, moi drodzy, cieplutko i serdecznie. Szykujcie swoje poduchy na następny raz i po prostu do zobaczenia. Pa, pa!